No dobra, siema. Już wiem, czego mi brakuje. Oni z tego ziela. Cholera, mogłem usta... Gdybym to wiedział, że to tak będzie, to dałbym dwie ogniste pokrzywy. No ale trudno. I tak mamy... Ile zapasów? 55. No i niech będzie. Dobra, możecie zacząć to łączyć. A teraz odejdź. Dobra, to wy se tutaj łączcie, nie? A ja pójdę się przespać do jutra. Może w międzyczasie zdążycie to zakończyć. Przynajmniej mam taką nadzieję. I będzie można powiedzieć Jarkendal welcome to. Poprzez polne bestie i orków. Jarkendal welcome to. Może po drugiej stronie? No dobra, tylko kuźwa, teraz mam problem, bo nie wiem w jaki sposób ja załatwię tych. No. Jeszcze nie skończyliście. No kuźwa. No ruchy. Nie mam całego dnia. Nie chce mi się nagrywać godziny. Ornament został złożony. Ponieważ przyniosłeś nam wszystkie fragmenty, powinieneś umieścić je w portalu. Idź do Saturasa po złożony pierścień. Wtedy, miejmy nadzieję, portal się otworzy. Saturas, gdzie jesteś? Dawaj pierścienia. Hej! Daj mi pierścień, otworzę portal. Dobrze. Jako nowy członek naszego bractwa zasługujesz na ten honor. Ale cały czas czekam na wiadomość od Watrasa. Wyruszymy, gdy ją otrzymam. Mam dla ciebie wiadomość od Watrasa. Bardzo interesujące. Weź ten pierścień. Spotkamy się przy portalu. Będę tam na ciebie czekać. Jeśli Nefarius ma rację, portal otworzy się, kiedy tylko umieścisz tam pierścień. Serio? No to co? Lecimy do Jarkendaru. Za mnie, otwórz się. It is beautiful effect. No dobra, otworzyłem. Ale że co, że niby ja mam iść sam, tak? A wy za mną. Chwila. Co dalej? Na co czekasz? Ruszaj i oczyść drogę. Ja? No dobra. Skoro tak grzecznie, ładnie prosisz. No to co? Widzimy się po drugiej stronie. Za sekund 5.
No dobra, witamy wy, Jarkendarze. Preferujemy, aby kupić pocztówki i zainwestować w ubezpieczenie. Gdyż niebezpieczeństwa czają się tutaj na każdym kroku. I standardowo zakłada młotka. Ale to nie jest ten pulpit, który można przeczytać. Tutaj jakiś anorektyk leży. Chociaż nic do nich nie mam, tak zasadniczo nie. W końcu anorektyk też człowiek. No ale okej, my tu gadu, a tam... No właśnie. Oni. Najgorsze szumowiny. Okej, dwóch się rzuciło, to niedobrze. No chodź. Co? Ała, to bolało. Nie ma. No radzie to jest leczenie lekkich ran. Ja muszę sobie jak najszybciej jakąś obuchową broń zakupić. Trochę mocniejszą. I ewentualnie zwiększyć sobie trochę siłę. Dobry miecz. Stara kamienna tablica, kość szkieletu, kwarcyt. Zasadniczo mógłbym już użyć trochę tych tabliczek. Jednak mam zamiar trochę sobie jeszcze dobić punktów. Przy pomocy nauczycieli. O! Miksturka. Niech sweet. Cześć chłopaki, nie martwcie się o mnie, wróciłem. Jakoś. Dzięki Adanosowi. Nareszcie jesteś. Myśleliśmy, że już się nie pokażesz. Co? Skąd się tu wzięliście? Przeszedłeś przez portal, a my za tobą. Wkrótce potem przybyliśmy tutaj. Jesteśmy tu już od kilku dni. Kilku dni? Kiedy nie mogliśmy cię nigdzie znaleźć, Nefarius próbował ustalić, co się mogło stać. Bez rezultatów. No dobrze. W końcu jesteś i możesz rozpocząć pracę. Co działo się w międzyczasie? Doszliśmy do wielu wniosków. Trzęsienia ziemi są coraz silniejsze. Znajdujemy się blisko epicentrum. Twórcy tych starych budowli założyli tu kiedyś miasto, które udało nam się odkryć. Jednak z jakiegoś powodu ich cywilizacja została zniszczona. Możemy się jedynie domyślać dlaczego. Odkryłeś jakieś ślady zaginionych ludzi? Zaledwie wczoraj w ruinach na wschodzie znaleźliśmy zwłoki rybaka. Wygląda na to, że pochodził z Korinis. Powinieneś zobaczyć ciało. Co się dzieje z Krukiem? W liście Kruk pisał o świątyni i o tym, że spróbuje dostać się do środka. Jesteśmy pewni, że chodzi o świątynię Adanosa, którą Kruk będzie próbował zbezcześcić. Trzęsienia ziemi są bez wątpienia wynikiem rzucania bezbożnych czarów, mających przełamać potężne zaklęcie. Bramy świątyni są zamknięte magią, a to zaklęcie ożywia kamiennych strażników. Świątynia się broni.
Musimy powstrzymać Kruka, zanim dostanie się do sanktuarium. No dobra. Kruk jest byłym magnatem, a nie magiem. Jak mógłby przygotować taki czar? Może to nie on. Może jakiś mag renegat, który wypełnia jego rozkazy. Tak czy inaczej, musimy zapobiec złu. Co Kruk chce zrobić w świątyni? Wiemy tylko, że chodzi mu o potężny artefakt związany z Adanosem i Beliarem. Na pewno nie ma dobrych zamiarów. No to jest pewne. Co zrobimy później? Zostaniemy tutaj i będziemy dalej badali tę pradawną cywilizację. Stare zwoje budowniczych zawierają mnóstwo tajemnic, które musimy odkryć, jeśli chcemy zrozumieć, co stało się w przeszłości. A teraz musisz coś dla nas zrobić. O co chodzi? Musisz znaleźć Kruka i powstrzymać go przed bezczeszczeniem świątyni Adanosa. Mam go zabić? Jeśli to jedyny sposób, by go powstrzymać, to tak. W imię Adanosa. Zbierz wszystkie zapiski i relikty budowniczych, które zdołasz znaleźć, i przynieś je do nas. Musimy dowiedzieć się więcej na temat tych ludzi i tego, co ich spotkało. Kiedy przejrzymy zamiary Kruka, będziemy mogli mu przeszkodzić. Musisz też znaleźć sposób na uwolnienie niewolników. To wszystko? Zrobię to z zamkniętymi oczami. Wiem, że to niełatwe zadanie. Zrozum, to twoja szansa na odzyskanie mojego zaufania. Jak gadasz? W takim razie ruszam w drogę. Jeszcze jedno. Krukowi towarzyszy wielu bandytów. Podczas twojej nieobecności przyjęliśmy kolejnego członka wodnego kręgu. Wysłaliśmy go na bagna. Nie wrócił. Sądzimy, że bandyci atakują każdego, kto nie wygląda jak oni. Załatw sobie ich zbroję. Będziesz mógł podejść bliżej ich obozu, nie ryzykując, że cię zaatakują. Chwila. Spoko, czekaj. Którego to nieszczęśnika wysłałeś na bagna? Nazywał się Lens. Chyba nie zaszedł daleko. Gdzie znajdę pasującą na mnie zbroję bandytów? Na zachodzie jest obóz piratów. Z tego co wiem, utrzymują kontakty z bandytami. Nie sądzę, żeby cię zaatakowali. Może udać się znaleźć u nich jakąś pomoc. Niech cię chroni Adanos. Tak, tak. Cieszę się, że cię widzę. Obawialiśmy się najgorszego. Co się dzieje? Dotytywanie? Mam tylko taką nadzieję, że to dotytywanie. Te tereny są bardzo niebezpieczne. Są tu zwierzęta, których nikt z nas nigdy przedtem nie widział. W pobliżu jest ogromne bagno, które może istnieć już od setek lat. Nie ma dnia, żebyśmy nie zostali zaatakowani przez bestie z bagna. Radzę ci zachować ostrożność, jeśli zamierzasz rozejrzeć się po okolicy. Jakieś wieści na temat kamiennych strażników? Udało nam się kilku zniszczyć. Stoją, jakby byli słupami soli. Ale pozory mylą. Gdy tylko się zbliżysz, ruszą do ataku. Nie ma wątpliwości, że źródło ich mocy musi znajdować się gdzieś w okolicy. Pohandlujmy. Tajfun. Dwuręczna. No tak. Zasadniczo to mogę sobie to dokupić, póki mi starczy kasy. Co my tu mamy? To mi może sprzedać, tego nie chcę. Dobra, dzięki. No a w tym odcinku to tyle, więc ja się z wami żegnam. No i
Trzymajcie się, cześć!